Już tylko do poniedziałku mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje propozycje do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego. O ile pierwsza edycja inicjatywy wywołała realne entuzjazmy mieszkańców i duże zainteresowanie, tak niestety druga odsłona pomysłu, przynajmniej do tej pory, cieszy się zdecydowanie mniejszym zainteresowaniem. Do tej pory wpłynęło 34 zgłoszenia, natomiast czekamy cierpliwie na zgłoszenia od mieszkańców, ponieważ wiemy, że dość dużo tych projektów wpływnie jeszcze. Liczymy na to, że w wielu środowiskach toczy się praca i liczymy na to, że do 30 czerwca jeszcze te dokumenty do nas spłyną. Porównując jednak odsłonę drugą z pierwszą, trudno nie odnieść wrażenia, że to zainteresowanie jest mniejsze. Rok temu mogliśmy wybierać z ponad 170 inicjatyw mieszkańców. Myślę, że to jest niespodzianką, ile tak naprawdę projektów wpłynie. Nikt tego nie jest w stanie przewidzieć. Przypomnę, że w Krakowie na przykład było tak, że prawie do samego końca było około 40 chyba projektów, a później na koniec okazało się, że było ponad 500, więc to projekty, które wpłynęły dosłownie w ostatnich dniach. Nie stawiałbym krzyżyka na szczecinianach. Myślę, że są aktywni i będą chcieli na pewno złożyć ciekawy projekt. By zachęcić, ale i pokazać, jak wygląda głosowanie i weryfikacja pomysłów oraz samo zgłaszanie inicjatyw, we wtorek między godziną 13 a 14 w Urzędzie Miasta zorganizowano czat dla mieszkańców, podczas którego przedstawiciele magistratu odpowiadali na pytania mieszkańców, a obywatele pytali zarówno o wartość projektów, jak i to, jak rozróżnić projekt osiedlowy od ogólnomiejskiego. Po zgłaszaniu projektów pomysły mieszkańców trafią na biuro koordynatorów budżetu. Weryfikacja będzie polegała na ocenie merytorycznej jednostek organizacyjnych miasta. Ponadto będzie działał zespół opiniujący, który będzie weryfikował projekty i będzie je przepuszczał do dalszej procedury. Powstanie lista zadań, która zostanie w miesiącu październiku od 1 do 21 udostępniona mieszkańcom celem zagłosowania. Czyli zwycięzcę inicjatywy poznamy późną jesienią. W tym roku do rozdysponowania jest 5 milionów złotych. Zrealizowanych zostanie 5 inicjatyw, jedna ogólnomiejska i 4 dzielnicowe. W pierwszej edycji mieszkańcy wybrali realizację następujących inwestycji. Już w sierpniu powstanie rower miejski, a w przyszłym roku nowe oblicze zyska Staw Brodowski na Niebuszewie.